Jezus czy Barabasz? Barabasz czy Jezus? Duch Boży gdzieś powiedział, mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga. Tak mówi pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 18 werset. Ale może zapytasz, jak mam być zbawiony? Poprzez wierzenie w Syna Bożego. Zbawienie jest Twoje dzięki temu, co On uczynił i czego Ty nie będziesz w stanie zrobić. Co człowiek mógł zrobić? Co człowiek w zasadzie zrobił? Posłuchaj Słowa Bożego o tym, co człowiek uczynił. Pismo Święte wiernie mówi, czym jest człowiek, jaki jest stan człowieka, czym się stał człowiek, kiedy potraktował Syna Boga w ten sposób. Cały tłum powstał i zaprowadził Jezusa do Piłata. Oni oskarżają Go, poniżają Go, szydzą z Niego, nakładają Mu przepiękną szatę, złorzeczą Mu, a w końcu Go krzyżują. Piłat nie mógł się doszukać żadnej winy w Jezusie, ale oni krzyczeli, ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go. I zabrali Go na Golgotę, miejsce czaszki. I jak Pismo mówi, tam Go ukrzyżowali. Kogo? Jego, Syna Boga. Świat uważał, że jedyne potraktowanie, na jakie Chrystus zasługiwał, to było ukrzyżowanie Go na cmentarzysku między dwoma złoczyńcami. To mówi o tym, czym jest człowiek, ale również to mówi, jakim jest Bóg. Czy Bóg mógł wyratować samego siebie? Czy Jezus mógł wyratować samego siebie? Oczywiście, że mógł. Czy wyratował sam siebie? Nie. Zatem co uczynił? Czy oskarżył ich? Nie. Nie było słychać żadnego karcącego czy oskarżającego słowa z ust Pana Jezusa. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy Go strzygą albo którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Ten krzyż, który mówi o gorzkiej nienawiści i wrogości człowieka do Boga, jest jedynym środkiem, dzięki któremu Bóg może zbawić człowieka. Tak potrzebny był zabity baranek. Potrzebna była nieskazitelna ofiara na krzyżu, aby Bóg sprawiedliwości mógł zbawić człowieka. Zwróćmy się jednak do Pisma Świętego i zobaczmy, co człowiek uczynił temu, który nie zrobił niczego złego. Mówię to uroczyście. Świat tego dnia jest przed Bogiem oskarżony o morderstwo, okrutne morderstwo Jego Syna. Przyznaję, że w Jego sercu była miłość, ale to nie usprawiedliwia mnie ani Ciebie. To nie usprawiedliwia człowieka. Pismo Święte wyraźnie zaznacza, co człowiek robi i jakim człowiek jest. Prawdziwe oblicze ujawniają myśli człowieka i jego stosunek do błogosławionego Syna Bożego. Nie możesz temu zaprzeczyć, nie możesz się z tego wydostać, nie możesz od tego uciec. Człowiek spaliłby Biblię, gdyby mógł to zrobić, ponieważ to jest zapis tego, co człowiek zrobił. Powiecie, to nie my. Nie żyliśmy w tamtych czasach. Nie krzyczeliśmy, ukrzyżuj Go. Wstydzicie się swoich przodków? Nie, raczej wstydźcie się za siebie samych. Wy, którzy nie należycie do Chrystusa. Bo ci, którzy nie są z Nim, są przeciwko Niemu. Jeżeli nie należysz do Chrystusa,
jesteś po stronie tych, którzy krzyczeli: ukrzyżuj go. Co za skaza w historii świata. Ludzie zamordowali Syna Boga. Jak myślisz, jaki jest moralny i duchowy stan tego świata, który był w stanie odrzucić potrójne świadectwo o Jezusie? O Jezusie, którego możemy nazwać mężem boleści. Piłat mówi: nie znajduję w nim żadnej winy. Łotr na krzyżu, który wisiał obok niego, po tym, gdy wcześniej złorzeczył mu, później powiedział: ten człowiek nie zrobił niczego złego. Setnik z kolei mówi: oczywiście, był to sprawiedliwy człowiek, ale my go ukrzyżowaliśmy, ale on jest ukrzyżowany. Co wynika z tego, co czytamy w piśmie? Czyż nie dokładnie taki wniosek, aby przekonać cię, że świat potraktował Chrystusa haniebnie? Ale zadaję ci pytanie, czy jesteś po stronie świata, czy nie? Czy nadal jesteś w świecie i ze światem, a może jesteś wśród tych, którzy są jego? Są tylko dwie klasy: ludzie, którzy uciekli do Jezusa, i ci, którzy nie uciekli do Jezusa. Jesteś z Chrystusem, jesteś z Nim, czy przeciwko Chrystusowi, przeciwko Niemu? Jesteś po Jego stronie, czy z tymi, którzy krzyczą: ukrzyżować Go? Zapytam znów, czy należysz do Niego? Czy świat rozpoznaje, że jesteś chrześcijaninem? Czy przyznałeś się do Chrystusa? Czy twój kolega z klasy albo współpracownik z pracy wie, że jesteś Chrystusa? Może spytasz, ale co to znaczy być chrześcijaninem? Chrześcijanin to ten, kto zna i kocha Chrystusa. To ten, kto podąża za Nim i uważa Go za swojego Pana. Może mawiasz o sobie: wyznaję chrześcijaństwo. No, wyznajesz chrześcijaństwo, ale to tak nie działa. Nie chodzi o puste wyznanie. Kochany przyjacielu, wieczność wprowadzi wszystko na pełne światło. Jeżeli istnieje coś, co zapewnia wieczne potępienie, to właśnie twoja postawa. To jest to puste wyznanie warg bez rzeczywistego posiadania już teraz Chrystusa. Czy Chrystus ciebie zna? Czy ty znasz Chrystusa? Zwracam się do ciebie. Czy się nawróciłeś? Poprzez nawrócenie się mam na myśli nawrócenie do czegoś i od czegoś. Do czegoś i od czegoś. Nawrócony do Chrystusa i odwrócony od świata. Odwrócony od świata i nawrócony do Chrystusa. Ten, kto jest nawrócony, zmienia swoje położenie. Ten, kto jest nawrócony, zmienia swój stan. Ten, kto się nawraca, jest poza położeniem i stanem potępienia. Jesteś chrześcijaninem? Dzień Pański ujawni przebierańców. Dzień Pański ujawni takich jak ty, jeśli nie jesteś naprawdę narodzony na nowo. Dzień Pański ujawni tych, którzy są po stronie Pana Jezusa oraz tych, którzy są po stronie przeciwnej. Czy się nawróciłeś? Czy jesteś narodzony na nowo? Czy gdybyś dzisiaj umarł, z całą pewnością poszedłbyś do nieba? Czy może nie jesteś pewien, czyli z całą pewnością poszedłbyś do piekła? Na wieki wieków. Na zawsze. Zasłona zostanie zdjęta kiedyś. W dniu sądu zostanie to rozstrzygnięte. Zostanie zasłona zdjęta, a wy zostaniecie ujawnieni. Wy, którzy jesteście tylko pustymi wyznawcami. Narodzeni na nowo idą do nieba, wyznawcy idą do piekła. Błagam cię,
Unikaj nieprawdziwości. Liczy się tylko szczere postępowanie. Nie ma znaczenia, czy wyszedłeś z rzymskiego katolicyzmu, czy wyszedłeś ze Świadków Jehowy, czy wyszedłeś z Adwentystów Dnia Siódmego, czy wyszedłeś z buddyzmu, czy wyszedłeś z innej fałszywej grupy religijnej. To nie ma znaczenia. Liczy się to, czy należysz do Pana Jezusa Chrystusa, czy Chrystus należy do ciebie, czy Chrystus ciebie zna, czy ty znasz Chrystusa, a nie czy wyznajesz Chrystusa. Co to kogo obchodzi? Za wyznawanie Chrystusa nie dostaniesz się do nieba. Wyznawanie co najwyżej może podnieść poziom twojej odpowiedzialności. Więc błagam cię, unikaj nieprawdziwości. Liczy się tylko szczere postępowanie. Unisz się przed Bogiem i przyznaj się do własnego grzechu. Twoją niegodnością, twoją niemożliwością. Przyznaj się do twojej słabości, a On zbawi cię. Zbawi cię w tej chwili. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Jesteś albo za, albo przeciwko Chrystusowi. Jesteś za Nim? Jedna rzecz jest pewna. Jeśli jesteś za Nim, musisz zająć wyraźne, jasne, klarowne stanowisko wobec pogardzanego, odrzuconego, znienawidzonego przez świat, spętanego przez świat Zbawiciela. Jesteś za Nim, czy popierasz świat? Gdzie jesteś? Nie ma neutralnego gruntu. Czy możesz powiedzieć Chrystus za mnie? Tak? Czy Chrystus zmarł za ciebie? Czy Chrystus za mnie? Możesz powiedzieć takie słowa. Chrystus za mnie. Dzięki Bogu ja mogę to powiedzieć. W 1990 roku, w czerwcu, Bóg doprowadził mnie do nawrócenia. Narodził mnie na nowo. Uwierzyłem w Pana Jezusa i zostałem raz na zawsze zbawiony. I nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Ja jestem w Chrystusie Jezusie. Jestem na zawsze zbawiony. Gdybym dzisiaj umarł, na 100% poszedłbym do nieba. Mimo, że na 100% zasłużyłem na piekło. Bo każdy z moich drobnych grzechów ciągnął mnie do piekła. A tych grzechów nie było mało. Ale już jeden by wystarczył. Ale jednak Bóg okazał łaskę takiemu draniowi jak ja i darował Pana Jezusa Chrystusa w moje miejsce. To jest Jego łaska. Dzięki Bogu ja mogę to powiedzieć. Chrystus umarł za mnie. Chrystus za mnie. Czy możesz powiedzieć, widziałem Go w całym Jego pięknie, Jego doskonałości, Jego uniżonej łasce, Jego łagodności, łagodności i miłości. Czy możesz powiedzieć, że dla ciebie Betlejem, Golgota i Betania są uświęconymi momentami czasu? Betlejem, gdzie On się narodził. Golgota, gdzie On cierpiał dla mnie i w moim imieniu. I Betania, skąd On wstąpił nad niebiosa. Są drogie, ale dużo droższe niż one jest sam osobiście Pan Jezus Chrystus. Sam osobiście Pan Jezus Chrystus. Co myślisz o Chrystusie? Miłujesz Go? Czy On jest twoim Zbawicielem? Czy jest On obiektem pragnień twojego serca i twojej miłości? Oni ukrzyżowali Go. Oni Go ukrzyżowali. Płaczesz, jak słyszysz o Jego cierpieniu i bólu? Ale chciałbym, żebyś raczej płakał nad twoimi grzechami, które spowodowały Jego cierpienie. Które spowodowały Jego cierpienie przez ciebie, bo On przez ciebie wisiał tam na krzyżu Golgoty. To wspaniałe, kiedy lemierz przekonania dokonuje głębokiej orki duszy, kiedy jest ona złamana, co powoduje płacz nad własnymi grzechami.
oby twoją duszę przeorał taki lemierz. Lemierz to jest narzędzie do orania. Kiedyś był taki kaznodzieja o nazwisku Whitfield. On zwykł zadawać takie pytanie zbudzonym duszą. Gdyby Bóg wrzucił cię do piekła na zawsze, czy miałby rację czyniąc to? Miałby rację w moim przypadku. Ja całkowicie zasłużyłem na to, żeby mnie wrzucić do piekła. Całkowicie zasłużyłem na to, aby wrzucić mnie do piekła. A co z tobą? Wiesz to? Gdyby Bóg wrzucił cię do piekła na zawsze, czy miałby rację czyniąc to? Miałby rację. Jeżeli ci rozmówcy Whitefielda odpowiedzieli tak, wówczas Whitefield był zadowolony, że mieli właściwe poczucie grzechu i sądu. Doskonałość Chrystusa uwydatnia się w jego cierpieniach. Tak jak trzcina cukrowa, to jest taka roślina, którą zbiera się po to, żeby z niej zdobyć cukier trzcinowy. I ta trzcina cukrowa musi być mocno posiniaczona, zanim będziemy mieć jej słodycz do naszej dyspozycji. A pachnąca roślina z kolei, jak pójdziesz do ogródka, musi być jakoś zaczepiona, potrząśnięta, gwałtownie wstrząśnięta, jeśli chcemy, żeby wydała swój zapach. Więc im bardziej widzimy Chrystusa poddanego cierpieniom, tym silniej przejawia się jego wewnętrzna doskonałość. Doskonałość wewnętrzna. Im więcej on przechodzi, tym bardziej jego wartość wewnętrzna jest w pełni znana. On był związany, on był z zasłoniętymi oczyma, lekceważony, wyszydzany. Zadają mu pytanie, czy jesteś królem żydowskim? Czy jesteś królem żydowskim? Przecież on jest Jahwech, jedynym prawdziwym Bogiem. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Król żydowski, przecież on był królem, panem wszystkiego. Pan jest królem, tak mówi Słowo Boże. A ci ludzie, a wśród nich ja, zadaliśmy mu pytanie, czy jesteś królem żydowskim? A Pan Jezus odpowiada, ty to mówisz. Piłat nie znajduje w nim żadnej winy, ale oni, w tym ja, byli jeszcze bardziej zawzięci. Piłat pragnie go uwolnić. Usłyszał wszystko o tym, co Pan Jezus uczynił, jak uzdrowił chorych, jak wskrzesił umarłego, jak sprawił, aby niewidomi widzieli, aby kulawi chodzili, aby niemi mówili. I on nie chciał być odpowiedzialny za śmierć tego człowieka. Więc wysłał Pana Jezusa do Heroda. Ten zadziwiający człowiek, Pan Jezus Chrystus, jest przywiedziony do Heroda. A towarzyszący temu okrzyk brzmi, on jest królem. Herod z chęcią zobaczył Jezusa, pragnął go widzieć przez dłuższy czas wcześniej, ponieważ usłyszał wiele rzeczy o nim i miał nadzieję, że zobaczy dokonany przez niego cud. Żydzi znaków się domagają, poganie mądrości szukają, ale my tutaj mamy objawienie samego Boga. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas w Synu, przez którego także wszechświat stworzył. To jest z pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków świadectwo. I ten Herod myślał, że Pan Jezus uczyni przed nim cud. Herod chciał ujrzeć tego, który może wskrzesić umarłych, oczyścić trędowatego i dać wzrok niewidomym. Ale w duszy Heroda nie było poczucia potrzeby. Nie wiedział, że lepiej było zobaczyć samego Zbawiciela, niż zobaczyć cud dokonany przez niego.
Herod widzi Jezusa, podważa go, ale też zauważa godność Pana Jezusa. Pan Jezus nie odpowiada nic uzurpatorowi. Dlaczego uzurpatorowi? Bo był to król, który nie był z pokolenia Dawida. Nie był to król, który mógł być w tym miejscu. Jezus z kolei odpowiadał Piłatowi, ponieważ w Piłacie rozpoznał wyznaczoną przez Boga ziemską władzę, nawet jeśli ta władza była źle używana. I teraz zauważmy, co następuje. Herod ze swoimi żołnierzami wzgardził nim. A czy ty nim wzgardziłeś? Powiedz mi, czy też ty nim nie wzgardziłeś? Herod pogardzał Chrystusem, a ty, droga duszo, czy też nim nie pogardzałaś? Jeśli nigdy nie przyszedłeś do Niego i nie uwierzyłeś w Niego, to wtedy ty i Herod jesteście tacy sami. Oboje tak samo lekceważyliście Go. Lekceważyliście Pana Jezusa. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Czy masz życie wieczne? Czy wierzysz? Kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży, wiesz co to jest gniew Boży? Lecz gniew Boży zostaje na nim, zostaje na tobie gniew Boży. Czy Herod wierzył w Syna Bożego? Niestety nie. A ty? Jeśli nie jesteś w tym samym położeniu co Herod, to w jakim położeniu myślisz, że jesteś? Niestety, jeśli nie wierzysz w Syna Bożego, to jesteś w takim samym położeniu. Jeśli nie wierzysz w Syna Bożego, to jesteś w tym samym położeniu co Herod. W wersecie 12, 23 rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy: w tym dniu Piłat i Herod stali się przyjaciółmi, choć wcześniej byli sobie wrogami. Niesamowita solidarność, żeby tylko zdecydować o zagładzie Syna Bożego. W wersie 12 rozdziału 23 Ewangelii Łukasza czytamy: w tym dniu Piłat i Herod stali się przyjaciółmi. Tego dnia oni zaprzyjaźnili się poprzez wspólne zdecydowanie o morderstwie Syna Bożego. Okropna myśl. Piłat jest zadowolony z zaprzyjaźnienia się z królem Herodem. Ale cóż to za nieświęte i bezbożne porozumienie. Ci dwaj nowi przyjaciele znajdą się obok siebie na długą, niekończącą się wieczność. A obok nich znajdziesz się ty, jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa. Ale gdzie? O duszo! Nie spędzaj swojej wieczności razem z tymi, którzy zamordowali Syna Bożego. Będziesz tak ją spędzał, jeśli nie uwierzysz w Niego, jeśli nie zostaniesz przyprowadzony do Niego. Na pewno będziesz spędzał swoją codzienność wieczności ze swoimi wrogami, bo chyba nie powiesz mi, że przyjaźnisz się z Herodem i z Piłatem. I będziesz z nimi spędzał wieczność. Długa, ciemna wieczność bez Pana Jezusa. Czy to jest twój wybór? Dalej Piłat rozmyślał, mówił: nie znajduję w nim żadnej winy. A mimo to, dlaczego Piłat nie zadziałał w tej sprawie zgodnie ze swym poznaniem niewinności Chrystusa? Powiedziano nam, że on, Piłat, próbuje go uwolnić. Ale próba to nie jest to, co się liczy. Liczy się to, co się zrobi. I powiedziano nam, że on próbuje go uwolnić, ale wołanie tłumu brzmi nie. Wołanie tłumu tłumi jego decyzję. Tłum woła nie. Piłat chciałby Chrystusa Jezusa uwolnić, ale również Piłat nie chce stracić przychylności świata. A ty,
Czy ty też się tego nie boisz? Boisz się utraty przychylności świata? Co ludzie powiedzą? Uważaj raczej, abyś nie doprowadził do zatracenia własnej duszy. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, przemówił do nich ponownie. Ale oni wołali: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Barabasz czy Jezus? Powstaje teraz to pytanie. Barabasz czy Jezus? Jezus czy Barabasz? Wtedy wszyscy razem wołali: strać tego człowieka, a wypuść nam Barabasza. Piłat jest pokonany. Oni wybierają Barabasza. W jednej chwili, lecz oni nalegali donośnym głosem, domagając się, aby go ukrzyżowano. Zwróć proszę uwagę, co się dzieje dalej. I wzmagały się głosy ich i naczelnych kapłanów. Jezus czy Barabasz? To było pytanie, które ich podzieliło. Z pewnością paru znalazłoby się dla Jezusa. Nie jeden. Mam wrażenie, że słyszę, jak mówisz: ja, gdybym tam był. Tak myślisz, że ty, gdybyś tam był. Dobrze, pokaż się po jego stronie teraz, dzisiaj. Stań po stronie Jezusa i niech świat też wie, że tak uczyniłeś. Krzyż, który powinien być dla Barabasza, został wykorzystany dla Jezusa. Było dużo drewna, z którego można by wykonać krzyż dla Jezusa, ale ten, który nie zrobił niczego złego, został ukrzyżowany na tym krzyżu, który powinien być dla Barabasza. Mordercy, dużo drewna, aby zrobić krzyż. Wynikający z tego faktu lęk i przerażenie sprawiły, że Piotr, biedny Piotr, zaparł się swego Pana. I czy strach przed krzyżem, ryzyko bycia wyśmianym i szydercza pogarda świata nie powodują, że i ty się wypierasz Jezusa? Ja to rozumiem. Sam bym się wyparł. Niestety, się wyparłem w tamtym miejscu. Jeśli Piotr, ten wielki, pewien swoich przekonań, Piotr się zaparł, to ja zaparłbym się jeszcze bardziej i głębiej. Przyjaciele Barabasza musieli stać po jego stronie, a przyjaciele Jezusa stać z Jezusem. Ale tam nie było ani jednego po stronie Jezusa. Tak naprawdę tak było, ani jednego po stronie Jezusa, Syna Bożego. W chwili, gdy krzyczeli: ukrzyżuj go, wypuść Barabasza, oni naprawdę się podzielili. Podzielili się. Podzieleni na temat losu człowieka, sprawiedliwego człowieka, i wszyscy byli za Barabaszem, mordercą. I nikt za tym, w którym nie mogli znaleźć żadnej winy. Zadziwiające. Czy zgadzasz się na to? Nie. Niech więc ten dzień będzie od tej pory twoim wyznaniem, że należysz do Chrystusa i że jesteś po stronie Pana Jezusa. Światu umożliwiono robienie z Jezusem według woli świata. Chrystus jest oddany na ich wolę. Człowiek wyczynia, co chce z Synem Bożym. Chrystus pozwala człowiekowi czynić jemu najgorsze. Oni biczują go i bluźnierczo koronują. Korona jest nałożona z cierni. On jakby mówił: zrób, co w twojej mocy, człowieku. Rób to, co w twoim sercu. Choćby było to najgorsze, nie będę się skarżyć. I kiedy zrobisz mi wszystko, co najgorsze, wtedy ja będę mógł uczynić dla ciebie to, co najlepsze. Tak można zinterpretować postawę Pana Jezusa. Kiedy przybili go do krzyża, on umiera za nich. On umarł w ich miejsce, on umarł w moje miejsce. On umiera jako ofiara, aby wypełnić wszystkie żądania sprawiedliwego Boga. On nosi wyrok, który powinien być wyrokiem dla nich, który był wyrokiem dla mnie.
On pije gorzki kielich gniewu, tak aby oni nie musieli tego gniewu wypijać, abym ja nie musiał tego gniewu wypijać. On mówi: Ojcze, wybacz im, cóż za miłość. Nie ma takiej miłości, jak jego umiłowanie dla ciebie. Nie ma większej miłości. Chciałbym, żebyś znał Jezusa, mojego Jezusa. Zawierz się Jemu, zaufaj Jemu, kochaj Jego. Jezu mój Jezu, czyja wielka wina na krzyż Bożego ciebie wiodła Syna? Z jakiej przyczyny spadło tyle złego na niewinnego? Jezu mój Jezu, czyja wielka wina na krzyż Bożego ciebie wiodła Syna? Z jakiej przyczyny spadło tyle złego na niewinnego? W 23 rozdziale Ewangelii Łukasza, w wersetach 27 do 31, powiedziano nam, i szło za nim wielkie mnóstwo ludzi i kobiet, które płakały nad nim i zawodziły. Ale Jezus zwrócił się do nich i powiedział: Córki Jerozolimy, nie płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem idą dni, kiedy będą mówić: Błogosławione niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas, bo jeśli na zielonym drzewie tak się dzieje, co będzie na suchym? Czy łzy płyną z waszych oczu dla niego? Płaczcie nad sobą. Co ma na myśli Pan Jezus, tak mówiąc? Pan Jezus Chrystus ma na myśli to, że nadejdzie dzień, w którym będzie ogólnoświatowe spotkanie modlitewne. No, trochę przewrotnie jest to nazwane: ogólnoświatowe spotkanie modlitewne. Wtedy zaczną przecież mówić do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków będą się modlić, przykryjcie nas. Ci modlący się do gór i pagórków, bałwochwalcy, mieć będą naglącą potrzebę. Ale czym jest to, czego będą chcieć? Potrzebować będą miejsca schronienia, bezpieczeństwa, bunkra do ochrony przed Bożym gniewem. Czy istnieje coś takiego jak bunkier do ochrony przed Bożym gniewem? Nie istnieje. Czy istnieje jakieś bezpieczeństwo, jak ściga cię Bóg? Nie, nie ma. To On decyduje, kiedy zachorujesz, kiedy umrzesz, kiedy będziesz zdrowy, kiedy będziesz mógł oddychać. To jest wszystko Jego wola. Bez Jego woli, bez Jego dekretu, nawet na ziemię nie spadnie ani jeden wróbel. A co dopiero inne rzeczy. Nie da się tego po prostu inaczej ocenić. Więc widzimy, że to ogólnoświatowe, modlitewne spotkanie, może nie spotkanie, ale będzie po prostu wołanie do Boga. Nie do Boga, do pagórków i gór. I to jest obrzydliwe. Będą się modlić do stworzenia. Ci modlący się do gór i pagórków mieć będą naglącą potrzebę bezpieczeństwa. Ale czym jest to, czego będą chcieć? Potrzebować będą miejsca schronienia, bezpieczeństwa, bunkra do ochrony przed Bożym gniewem. Już o tym powiedzieliśmy. Bo jak mówi Słowo Boże w objawieniu Jezusa Chrystusa, 6 rozdział od 15 do 17 wersetu, bo nadszedł wielki dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać? Świat będzie przerażony i skłaniać się będzie ku modlitwie, ale już będzie za późno. Jak będzie z tobą? Też będzie za późno? Umiłowany, możesz znaleźć schronienie przed tym gniewem Boga już teraz, w łonie Jezusa. Nie w górach i nie na wzgórzach, ale w Jezusie. Jezusie, który umarł na twoim miejscu jako twój zastępca na krzyżu na Golgocie. Ostatni raz świat widział Jezusa z koroną cierniową na głowie, a następnie ujrzy go po tym, gdy Jezus będzie ukoronowany w chwale wieloma koronami.
Ale może ktoś pomyśli, jeśli na zielonym drzewie tak się dzieje, cóż będzie ze suchym? Tak, to powiedział Pan Jezus. Jeśli na zielonym drzewie tak się dzieje, cóż będzie na suchym? Chrystus był zielonym drzewem. Niezbawiona dusza jest martwym, suchym liściem. Mniej nawet, jest bezowocna, jest jak suche drzewo. Widziałem kiedyś mężczyznę z siekierą w ręku przyłożoną do ukorzeni drzewa. I tutaj ciekawe było to, że była zima, a drzewa wyglądały jak inne wokół. Nie było żadnej różnicy między drzewem a drzewem dla kogoś, kto się nie zna. Wszystkie były bezlistne, nie było nic, co mogłoby oznaczać jakąkolwiek różnicę, ani sprawić, że ktoś, kto przechodzi obok, mógłby myśleć, że gdy nadejdzie wiosna, to tak jak inne drzewa, takie drzewo wypuści liście i zakwitnie. Ale drzewo to zostało pozbawione gałęzi i okorowane. Jak już zostało okorowane, zostało ścięte. Po ścięciu legło na ziemi, pocięte na gotowe do spalenia kawałki. Jesteś tym drzewem? Chrystus był tym zielonym drzewem z jego wypowiedzi. W całej swojej zależności od Boga, w całym jego pięknie i doskonałości. Był zielonym drzewem idącym na sąd, idącym na ścięcie pośrodku piękna i zieleni. Co zatem ogarnie ciebie, ty niezbawiona duszo, która jesteś suchym drzewem? Jeśli na zielonym drzewie tak się dzieje, cóż będzie na suchym? Czy nie widzisz swojego położenia? Nie masz przebaczenia, nie masz ułaskawienia. Co się stanie na suchym drzewie? Zobacz, jak wrzucono je do ognia. Spójrz na bogacza, o którym czytamy w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział. A będąc w piekle i cierpiąc męki, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną, poślij Łazarza, aby umoczył koniec swego palca w wodzie i ochłodził mi język, bo cierpię męki w tym płomieniu. Suche drzewo gotowe do palenia. Ale dzięki Bogu, ponieważ zielone drzewo ucierpiało, wiele suchych drzew może być ocalonych. Jeśli człowiek uczynił te rzeczy Synowi Bożemu, jeśli On, czyli Pan Jezus, otrzymuje takie traktowanie z ludzkiej ręki, pomyśl, jakie traktowanie otrzyma człowiek z Bożej ręki w dniu sprawiedliwej odpłaty. Jeśli jesteś spośród straconych, będziesz pamiętać, że gdy słyszałeś o sposobie uwolnienia, ale nie przyjąłeś go, odrzucając jako bezwartościowy, niezbawiona duszo, przyjdź do Jezusa, przyjdź teraz. Wspominając, co wydarzyło się na krzyżu, widzimy Jezusa opuszczonego i w ciemności, ale ciemność panuje od 6 godziny do 9, czyli używając naszej miary od 12 w środku dnia do 15. I teraz ta godzina 9, czyli nasza 15, później odchodzi od niego ta ciemność. Ale niezbawiona, zgubiona duszo, nie będzie 9 godziny dla ciebie. Nie ma dla ciebie przemijania ciemności, ona będzie na zawsze. Precz z nim. Precz z nim. Taka była modlitwa świata. A jego, czyli Pana Jezusa, modlitwą było: Ojcze, wybacz im. Złorzeczą jemu i mówią: jeśli ty jesteś królem Żydów, ratuj samego siebie. On natomiast mówi: nie zstąpię, nie uratuję siebie samego, umrę za was. To mówi, to jest oczywiście przenośnia. Nie mamy tych słów zapisanych w Piśmie Świętym, ale mowa ciała Pana Jezusa mówi właśnie w ten sposób. Cóż za miłość. Czy to nie jest rzeczywista, prawdziwa, jedyna w swym rodzaju miłość? Pan Jezus umiera, ale On robi więcej niż to.
kiedy zmartwychwstał, mówi swoim uczniom, aby zaczęli w Jeruzalem, miejscu, gdzie został zamordowany. I do wszystkich ludzi krzyczeli, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. On każe głosić o przebaczeniu ich grzechów przez niego, przez Jezusa. A teraz ja piszę jako ambasador od niego. Jestem ambasadorem Chrystusa, aby ogłosić ci przebaczenie twoich grzechów i zbawienie przez skończone dzieło Jezusa na krzyżu. Czy wierzysz w Niego? Czy przyjmiesz zbawienie? Pomyśl, jesteś po stronie świata, czy po stronie Chrystusa? Barabasz, czy Jezus? Musisz dokonać wyboru. Jezus, czy Barabasz?